To była długa noc. Spędziłem ją głównie na rozmyśleniach o poprzednim dniu. Z początku mój umysł nie chciał zaakceptować strasznych scen, jakie przeżyłem, i zaczęło mi się w pewnym momencie nawet wydawać, że to wszystko jest wytworem mojej wyobraźni. Patrzyłem wtedy jednak na tłum uchodźców śpiący w moim kościele i umysł musiał pracować nad problemem żywych trupów na nowo. Udało mi się także porozmawiać z kilkoma ludźmi, którzy byli zbyt przestraszeni, by spać. Wszystkie historie były do siebie podobne. Któryś członek rodziny umarł na tajemniczą chorobę, po czym wracał jako żywy trup i atakował swoich domowników. Ludzie ci musieli obserwować, jak ich dzieci i ukochani byli rozrywani i pożerani żywcem. Były to straszne opowieści, ale wszystkie potwierdzały wielką żarłoczność zmartwychwstałych. Tuż przed świtem zaproponowałem księdzu Dacjuszowi, by nie odprawiać mszy, nim wszyscy się nie obudzą. Bardzo niechętnie, ale się zgodził. Niedługo później kościół został oświetlony światłami hamującej przed nimi wojskowej ciężarówki. Wyszedłem przybyszom na spotkanie i w kruchcie zobaczyłem coś, czego w ogóle się nie spodziewałem. Pani Halina, drobna, młoda blondynka, ubrana w biały płaszcz, trzymała w ręku karabin. Potrzebujemy pomocy, krzyknęła na wstępie. Mamy rannego. Otworzę wam drzwi od zakrystii, zaproponowałem od razu. Nie chciałem, by ktokolwiek widział rannego, gdyż morale było niskie już teraz. Rannym okazał się pan Paweł, nowy nauczyciel od języka angielskiego w szkole, w której uczyłem. Uzbrojona po zęby grupa składała się zaś z reszty szkolnego personelu. Pani Haliny, pani Ewy i pana Czarka. Wesoły, otyły nauczyciel matematyki. Jak się potem dowiedziałem, we czworo próbowali się przedostać do szkoły, by założyć tam fortecę przeciwko umarłym. Ale zanim tam dotarli, pan Paweł został poważnie pogryziony w szyję. Gdy ranny był w zakrystii, podałem pani Ewie środki opatrunkowe i ta powstrzymała krwawienie. Odetchnęliśmy z ulgą. W mojej głowie zaczął się zaś rodzić plan. W tej chwili w kościele były 63 osoby, łącznie ze mną, i potrzebowaliśmy dla wszystkich jedzenia. Grupa nauczycieli miała zaś możliwość przebicia się przez kilka dzielnic i je przywieźć. Gdy ich o to poprosiłem, zgodzili się i od razu ruszyli ku ciężarówce. Ta była wypełniona bronią, więc zostawili wszystko w kościele i ruszyli. Broń w domu Bożym? Lamentował co chwilę Dacjusz, ale go nie słuchałem. Bitwa w całym mieście wciąż trwała. Po huku poznałem, że zaczęto używać ciężkiej broni w stylu czołgów. Nie myliłem się. Z telewizji dowiedziałem się, że wojsko dostało pozwolenie na zastosowanie wszelkich środków, by zwalczyć inwazję umarłych. Musiałem się przygotować do mszy. Moja sutanna była porwana w paru miejscach po wczorajszej wycieczce do szpitala. Wyskoczyłem więc do domu parafialnego, by się przebrać, umyć i ogolić. Po porannej mszy sprawy zaczęły się coraz gorzej układać. Uchodźcy zaczęli narzekać na głód, pan Piotr dostał gorączki, a wysłani po prowiant nauczyciele nie wracali. Wkrótce wróciła pani Halina, ale wieści, które przyniosła, były tragiczne. Właściciel sklepu nie tylko odmówił sprzedania jedzenia, ale wziął też pozostałą dwójkę na zakładników i zażądał, byśmy oddali mu wszelką broń, jaką mamy. Postanowiłem zająć się tym osobiście. Wziąłem też ze sobą Dawida, gdyż zrobienie czegoś dobrego na pewno podniosłoby go na duchu. Rzuciłem kilka karabinów na tył ciężarówki, po czym wręczyłem jeden Dawidowi. A co się stało z nastawieniem drugiego policzka? Zażartował. Ty nie miałeś święceń. Nie musisz, odparłem. Pojechaliśmy do sklepu i stanęliśmy przed drzwiami. Przed nami stanął gruby mężczyzna uzbrojony w łopatę. Wyraz jego twarzy mówił wyraźnie, że nie spodziewał się zobaczyć księdza. Zacząłem przemowę od stwierdzenia, jak przykro mi jest, że zapanowała tak niezręczna sytuacja. Rzekłem następnie, że epidemia zaskoczyła wszystkich na równi i że wszyscy mamy przez to kłopoty. Zaoferowałem, że jeśli zaopatrzy nas w potrzebną żywność, to był jeden z największych sklepów w okolicy, my użyczymy mu tyle broni, ile potrzebuje. Zbity z tropu mężczyzna zgodził się i wkrótce mieliśmy ciężarówkę pełną pożywienia. Na szczęście nie spotkaliśmy po drodze żadnego nieumarłego, więc mieliśmy dużo szczęścia.
Popołudnie było spokojne, poza biednym panem Piotrem, którego stan się ciągle pogarszał. Pani Ewa stwierdziła, że bez przeniesienia go do szpitala biedak nie ma szans. Z drugiej strony dodała, nie ma już żadnych szpitali, więc możemy zacząć mu kopać grób. Zajęła się następnie kilkoma ocalałymi, którzy złapali w nocy przeziębienie. Wieczorem skończyło się nasze szczęście. Usłyszeliśmy z zewnątrz kobiecy krzyk. Gdy wybiegliśmy na podwórko, zobaczyliśmy nieumarłego atakującego jedną z ocalałych, która wracała z toalety w domu parafialnym. Ruszyliśmy jej na ratunek. Pan Czarek odrzucił ożywieńca, a Dawid zaczął do niego strzelać, stawiając cały kościół na nogi. Ten jednak cały czas niezgrabnie podchodził, póki pocisk nie przeszył jego głowy. Gdy zrobiło się cicho, poza odgłosami bitwy rzecz jasna, nasze oddechy były głębokie i nierówne. Pani Ewa czym prędzej zabrała ranną do zakrystii. Ja z kolei próbowałem delikatnie przekazać przyjacielowi, jak bardzo zbezcześcił świętą ziemię. Posłuchaj, rzekł do mnie Dawid. Te stwory tu przyjdą, by wszystkich pożreć. One nie zwracają uwagi, czy to dom Boży, czy nie. Musimy uniknąć takich przypadków jak teraz. Musimy zamknąć bramę i wrota oraz wystawić warty, rozumiesz? Przyznałem mu rację. Może to była świątynia, ale ożywieńcy nie zdawali się mieć jakichkolwiek powściągliwości przed czymkolwiek. Zaproponowałem, że stanę na warcie, ale Dawid mnie zatrzymał. Kiedy ty ostatni raz spałeś? Zapytał, widząc mój stan. Parę dni temu, odparłem nonszalancko. Marsz do łóżka, rozkazał przyjaciel. Wartami zajmę się ja. Nie chciałem się do tego przyznawać, ale byłem mu bardzo wdzięczny, że wziął na siebie ten obowiązek. Postanowiłem napisać tylko wpis w dzienniku i położyć się spać na jednej z ław.